Za koszykarzami Enei Basketu Poznań turniej towarzyski w pierwszoligowej obsadzie. Po piątkowej wygranej nad WKK Wrocław poznaniacy trafili do finału, gdzie czekała już Polonia Warszawa. Choć to cenna wygrana, to dla drużyny Przemysława Szurka wyznaczone są na razie inne priorytety. Jesteśmy naprawdę na etapie zgrywania się, to widać nawet dzisiaj i w kontekście zespołowej defensywy. I też w kontekście ataku, że to generalnie momentami jest dużo przypadku i takiego wyczucia z niektórych doświadczonych zawodników, a mniej w tym wszystkim jeszcze takiego ułożenia zespołowego, ale przecież po to są takie turnieje, żeby właśnie na nich ćwiczyć takie rzeczy. Także jesteśmy w procesie budowania drużyny i no, mam nadzieję, że dążymy do ligi. Turniej ostatecznie wygrała Polonia, która w finale pokonała Enea Basket 85-71. Choć to towarzyskie granie i wyniki schodzą na drugi plan, to na ławce rezerwowych przez dwa dni było widać ogromne emocje. Są rzeczy, no, z których trzeba się cieszyć, ale są też rzeczy, które są, bym powiedział, takie, no, które nam się nie powinny zdarzyć. Więc tak, pojawiają się emocje u zawodników, czasami trenerzy też zareagują nerwowo, ale to tylko pokazuje, że chcemy dobrze grać. Ja tak bym to, że tak powiem, widział. Enea Basket latem wzmocniła się nie tylko na parkiecie, ale i na ławce. W przygotowaniach drużyny pomaga Eugeniusz Kijewski, zawodnik, trener, legenda poznańskiej i krajowej koszykówki. Jaka jest rola trenera mentora? Przede wszystkim trener poprzez swoje bogate doświadczenie jako zawodnik i trener euroligowy widzi rzeczy, których my nie dostrzegamy. I trener pełni taką rolę, żeby właśnie w tych najtrudniejszych momentach użyć swojego doświadczenia, swojego spokoju, żebyśmy my opanowali drużynę, a jednocześnie swojej głowy. Jednocześnie trener Kijewski będzie takim trenerem trenerów dla młodszych trenerów w projekcie młodzieżowym, bo to nie jest tylko tak, że jest przy naszym pierwszym zespole, a też będzie odwiedzał treningi i będzie do dyspozycji trenerów tych najmłodszych, którzy będą się uczyli, także to jest kapitalna dla nas sprawa. Do startu ligi pozostało jeszcze trochę czasu, a przygotowania do jej startu idą dalej swoim rytmem. Jaki jest plan na kolejne dni w obozie poznaniaków? Niedziela jest wolna i od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy i sobota, niedziela będziemy grali w Tychach. Będziemy grali z bardzo mocnym Krosnem, przynajmniej tak się wydaje, i z zawsze walecznymi Tychami. Także to jest nasz najbliższy mikrocyk i dalej nie myślimy, bo nie ma co, bo tutaj jest naprawdę dużo pracy przed nami. PKO Pierwsza Liga Mężczyzn wystartuje dla Enei Basketu 23 września. We własnej hali poznańscy koszykarze podejmą deckę Pelplin. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 18.